Podszedł do mnie majster, który powiedział, że on nie jest mordercą. On nie masakruje ani Żydów, ani Polaków. Ale ma pistolet. Jeżeli będę uciekał, to dał mi łebot na miejscu i zabije. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku History Hiking. Jestem dokładnie w Balicach pod Krakowem, a najdokładniej na lotnisku w Balicach pod Krakowem. I dzisiaj opowieść bardzo osobista. Osobista dlatego, że mój dziadek w czasie II wojny światowej był tutaj robotnikiem przymusowym. I przeszło rok budował to lotnisko dla III Rzeszy. Dlatego postanowiłem tutaj przyjechać i podzielić się z wami wspomnieniami, które do tej pory utkwiły w mojej głowie. Niniejszy odcinek dedykujemy naszemu patronowi, Grzegorzowi Bosakowi. Partnerem odcinka jest Fabryka Wnętrz, producent mieszkań gotowych do zamieszkania. Wszystkim obecnym i przyszłym klientom Fabryki Wnętrz oraz sympatykom kanału History Hiking życzymy zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Dziadek mi był bardzo bliski, praktycznie wychowywał mnie od początku mojego dzieciństwa. Z tego, co oczywiście również pamiętam, kiedy miałem iść do przedszkola, dziadek stwierdzał, że tam niestety będzie mi bardzo źle, będę niedokarmiony i niedokochany. Sam brał wolne, a później na emeryturze wychowywał mnie aż do momentu, kiedy skończyłem tak naprawdę szkołę podstawową. I przez ten cały okres czasu, kiedy z nim spędzałem, jego opowieści z II wojny światowej traktowałem jak swoistego rodzaju bajki. I w tych bajkach, w tych opowieściach, Balice, które są za mną, były jednym z najważniejszych wydarzeń w jego młodym życiu. Otóż kiedy wyszedł z obozu koncentracyjnego Birkenau, tam został zwolniony, bo trafił tam za karę. O tym na pewno jeszcze kiedyś opowiem w innych odcinkach. Kiedy wyszedł stamtąd, wrócił do swojej wioski Tylmanowa. I tam oczywiście czekał. Był wygłodniały, był wykończony. To był młody chłopak, 17-letni chłopak ze wsi, który pół roku przeżył w piekle, jakim był Auschwitz-Birkenau. Oczywiście opowiadał, że przychodził znachor wiejski, który dawkował mu jedzenie. Jego matka, moja prababka, opowiadała, że dziadek zjadał tylko jedno jajko dziennie. I tak było dawkowane jedzenie, aby jego wnętrzności, w tamtym czasie mówiono to pospolicie kiszki, nie roztrzaskały się w środku i aby mógł przeżyć. Po 3 miesiącach powrotu z Auschwitz dostaje wezwanie, iż musi stawić się do tak zwanej służby Daudins, a więc służby pracy Rzeszy, i stawia się właśnie tutaj do lotniska w Balicach i tutaj zaczyna je budować. Wspomina, że tu nie było masakrowania takiego jak na przykład właśnie w Auschwitzie, natomiast za ucieczkę, za uchylanie się od pracy, za jakikolwiek sabotaż groziło bicie, groziła kara bunkra i również groziła kula w łeb. Wojciech Szczeciniak, mój dziadek, wspominał, że budowa ta była dla Fryców, cytuję, bardzo ważna. Za spóźnienie na apel, za jakąkolwiek niedogodność wykonaną w pracy i to, że majster niemiecki zauważył, że ktoś się obija bądź ociąga, groziła kara bunkra. Zamykano na przykład takiego właśnie chłopca w bunkrze, gdzie był czasami na przykład do kolan, bo pas wody, i całą noc stał w odosobnieniu. Rano przychodził dozorca, otwierał rygiel i mówił: los, schnell, zu Arbeit, dawaj szybko, do pracy. Raz w takim bunkrze wylądowałem, mówi do mnie. Moja głowa odchodziła od zmysłów. Myślałem, że oszaleję. Rano mnie wygonili, cały skostniały. Ruszyłem budować pas startowy. Wiesz, mówi do mnie, byłem młody. Jakoś wytrzymałem. Wtedy dziadek miał 18 lat. Tutaj, mówi do mnie, mogłem przyglądać się Niemcom. W Auschwitz nie. Tam przywołanie wzrokiem któregokolwiek z katów groziło po prostu jednym krótkim uderzeniem kilofa w głowę, bądź w kark, bądź tutaj w potylicę, bądź w tył z kręgosłupa i człowiek był gotów, trup na miejscu. Tutaj nie. Tu nie było SS-manów. Byli majstrowie cywilni, byli również personel normalnie lotniczy, całe lotniska, byli również mechanicy i cała obsługa. I byli też lotnicy Luftwaffe, którzy tak naprawdę nami się kompletnie nie interesowali. Bardzo często przy pracy widziałem, jak maszyny startowały na front wschodni. I bardzo często liczyłem, ile wystartowało. Jak ja się cieszyłem, kiedy wracało zamiast 10, 5 albo 4. Kiedy ci lotnicy
hamowali, wysiadali, mechanicy do nich biegli, pytali się, was is los, co się stało, wójt Urlich, gdzie jest Urlich? Nie ma Urlicha, Urlich leży pod Donem, padł, zginął, bardzo dobrze. Widziałem, jak jeden lotnik wyszedł, taki był rozszczęsiony, że zapalił 5 papierosów naraz od tego mechanika. Zaczął gestykulować, opowiadać, jak jego kolega spłonął właśnie w Messerschmitcie, poleciał w dół, cały się spalił, że musi napisać list do jego żony. Pomyślałem sobie, zacierając ręce, bardzo dobrze, Szwaby, w dupę dostajecie i musicie dostać. Zrobiliście tyle zbrodni na naszym narodzie i na mnie, że taka właśnie sytuacja, jaką widziałem, ogromnie mnie cieszyła. Niech płoną w tych kabinach za tego swojego Führera. Zacierałem tylko ręce i ogromnie się cieszyłem. Bywały wypadki, że na 10 wróciło 9, czasami 10, ale już od 1944 roku, od początku wracało, praktycznie nie wracało nigdy ci wszyscy, którzy wystartowali. Mało tego, można było również zauważyć, jak ich stosunek do nas się zmienia. Kiedy zostawali w dupę na froncie wschodnim, byli coraz bardziej mili. Nas wożono ciężarówką na budowę dalszego pasa oraz takiego rowu melioracyjnego, gdzie układaliśmy kable, prawdopodobnie telefoniczne. Ja byłem prostym chłopcem, Łukasz, ze wsi. Ja się na budowie jakichś kabli nie znałem, ale wydawało mi się, że były to kable telefoniczne. I tam wożono nas ciężarówką i tam zdarzył się bardzo potworny wypadek. Kiedy zapakowano nas na ciężarówki i bardzo szybko wieziono, aby dokończyć jakąś tam część tego pasu lotniska pod Balicami, strażnik nie zapiął burty. Myśmy z kolegami siedli właśnie przy boku, przy wyjściu do ciężarówki. Kiedy kierowca zapierniczałem tą ciężarówką i wleciał, bo tam wszystko odbywało się na los, arbeit, schnell, non stop, to cały czas te komendy, podskoczył na wertepie. Ja i dwóch moich kolegów wypadliśmy z ciężarówki. Uderzyłem głową o kamienie i straciłem przytomność. Ja myślałem, że oni mnie wykończą. Ja ich nienawidziłem. Przecież spędziłem pół roku w Auschwitz-Birkenau. Ocuciłem się w szpitalu, w czystej pościeli, w pachnącej w czystej pościeli, w najprawdziwszym szwabskim szpitalu. Oni mnie nie wykończyli. Ja ich tak nienawidziłem, a oni mnie nie zabili. Ale dlatego, że potrzebna im była siła robocza i takich młodych chłopaków potrzebowali, dlatego nie wykończyli. Przegrywali wojnę, Ruscy napierali, dawali im tak w dupę, że oni nas potrzebowali. Obudziłem się w szpitalu, w którym przychodził lekarz, prawdziwy lekarz, bardzo miły, z siostrą, która miała na czapce czerwony krzyż. Przychodzili do mnie i pytali: Gesund, jak się czujesz, jak twoje zdrowie, ale zgla, polnisze junde, wszystko dobrze, młody chłopcze? Tak, odpowiadałem, że czuję się dobrze, dostawałem tabletki, leki i co najważniejsze, pierwszy raz dostawałem jedzenie, mogłem się najeść do syta, to było marzenie, którego nie osiągałem przez ostatnie 2 lata, miałem 18 lat, mój organizm potrzebował jedzenia, a ja cały czas w kółko byłem głodny, non stop byłem głodny. A w tym szpitalu mogłem się najeść. Ale w szpitalu było jeszcze coś ogromnie ważnego. Bo oprócz mnie, który był poszkodowany w tym wypadku, i dwóch moich kolegów, leżeli też niemieccy żołnierze. Szczególnie z frontu wschodniego. O, to były kikuty. To nie byli ludzie. Bez rąk, bez nóg, bez połowy twarzy, bez oczu, spalone uszy, wyrwana szczęka, z potężnymi ranami tutaj, zamaskowanymi, zakręconymi jakimiś szmatami, bandażami, obmalowanymi jakimiś brązowymi cieczami. To oni leżeli. Najgorsza była noc. Dlaczego? Dlatego, że ci ludzie dostawali, po prostu odchodzili od zmysłów. Oni nie krzyczeli. W nocy to było jedne potężne wycie. Wycie. Ja widziałem, jak jeden z nich kiedyś zerwał z twarzy bandaże. Był spalony w jakimś chyba czołgu. Zerwał z twarzy bandaże. To, co zobaczyłem kratkiem oka na buzi, to było jedno wielkie pulsujące mięso. Oczu i nosa nie widziałem. Zrywając wył i przeklinał Hitlera. Oj, tam się nasłuchałem. Przywieźli oficera. Kikuty, same kikuty. Ręce były, ale nóg nie. Jak on przeklinał Hitlera, wyzywał tego Hitlera. Syn gnój, zniszczył nas. Krzyczał do lekarza, który go uspokajał. Mam jeszcze tylko język. Językiem mogę przeklinać, więc będę go
by syna przyklinał. Jemu już nic nie mogli zrobić. On nie miał kikuty. On nie miał nóg. Wdało się zakażenie. Umarł. To tacy klnęli Hitlera. Zastanawiałem się, co robili wcześniej. Kiedy byli zdrowi, silni i kiedy szli go słuchali. Potem go przeklinali. W tym szpitalu przeleżałem prawie 3 tygodnie. W tym szpitalu, kiedy oni klnęli tego Hitlera, klnęli Gestapo i SS, te młode siostry płakały. Tak by się bały, że przyjdą właśnie ci, których przeklinali i zaraz tych chłopaków wykończą, wezmą Schmeissera i rozprują ich w łóżku. To byli mordercy, byli gotowi do wszystkiego, swoich mordowali też. Ale ci lekarze, to byli mądrzy ludzie, uspokajali te siostry i mówili, mogą sobie mówić co chcą, no zaraz nastąpi koniec. Maksymalnie 2-3 dni, niech sobie mówią, przynajmniej tyle od nich, niech opowiadają. Rozchodziły się pogłoski, że będą nas wywodzić w głąb III Rzeszy, jako robotników przymusowych. Nie chciałem dla Szwaba tyrać dalej, mówił dziadek. Zaczęła się rodzić myśl o ucieczce. Kilku moich kolegów zrobiło w nocy podkop i z baraku uciekło. Mnie nie obudzili. No tak jest, że prawdziwych przyjaciół zawsze poznaje się w biedzie. Zacząłem pracować przy takiej wózkarni, gdzie woziłem kolejką w wózkach piasek na dalszą budowę lotniska. Podszedł do mnie majster, który powiedział, że on nie jest mordercą. On nie masakruje ani Żydów, ani Polaków. Ale ma pistolet. Jeżeli będę uciekał, to pierdolę na miejscu i zabiję. Posłuchałem go oczywiście i powiedziałem sobie, że uciekał nie będę. Ale myśl o ucieczce była silniejsza. Musiałem go oswoić i powiedzieć mu, że mam 4 dni jeszcze do zwolnienia, że prawie minął rok, nie ma sensu uciekać, ja chcę odsłużyć. Chociaż wiedziałem, że i tak Szwaby tego nie uszanują i w głąb Rzeszy nas wywiozą. Dlatego zacząłem kombinować, jak tu Szwaba oswoić. I w pierwszy dzień jadę w drugim wózku, pokazuję mu Hermeister, wszystko dobrze, jedziemy, ładujemy, wszystko jest w porządku. On łypie okami Szwabisko, obserwuje, czy ja zwiję, czy nie, ale widzi, że jest dobrze. Za chwilę jadę w 4. wózku, potem w 6. i tak minął dzień. Następny dzień, kolejny, wpakowałem się do ostatniego wagoniku. Mieliśmy takie czerwone spodenki i tam taką kieszeń, gdzie chowało się dokumenty, które oni nam wydawali. Jadę w ostatnim wagoniku, oglądam się, patrzę. Po prawej stronie Żyto. Ale jak ucieknie w Żyto, to będzie się ruszało. On będzie widział, mnie szczeli. Po lewej ziemniaki. Dawaj susa w ziemniaki. Biegnę i jakieś za paręnaście kroków, jak już ubiegłem dość sporo, krzyczę jak się drze, halt, i szczera w powietrze. A niech sobie Szwab szczera nawet w dupę, pomyślałem. Nic mi już nie zrobi, byłem wolny. I tak zaczęła się następna odyseja. Odyseja, pół roku ukrywania, uciekania i chowania się przed Niemcami, ale nie tylko przed nimi, przed polskimi świniami i kapusiami, którzy im służyli. I oni byli najbardziej niebezpieczni, nawet bardziej niebezpieczniejsi od Niemców. Mówi do mnie dziadek, wiesz, 6 miesięcy, to w kalendarzu niby krótko. Wiesz, ile to jest tygodni? Wiesz, ile to jest dni? Ile to jest godzin? Przez 6 miesięcy musiałem się ukrywać, aż spotkałem pierwszego rosyjskiego żołnierza. I tak zaczęła się właśnie tułaczka Wojciecha Szczeciniaka. Po wsiach, po lasach. Proszenie o schronienie, o pracę. Ktoś dał miarkę kartofli, główkę kapusty. Czasami było tak, że nie jadł 3 dni. Piłem wody ze strumieni, wspominał. Głód jest potworny, odbiera człowiekowi zmysły. Ale do tego, że jeszcze człowiek czuł się głodny, musiał te zmysły mieć wyostrzone, aby uważać i nie dać się złapać, ani też natrafić na kogoś, kto współpracuje z Niemcami. A takich świń było bardzo dużo. Jak tylko Niemcy weszli, to się nawet churalnie zapisywali, podpisywali fozlistę i zaczęli służyć. 6 lat żyli tak. Ale kiedy wchodzili Rosjanie, widziałem, jak na przykład Wiesiek wziął widły i jedną taką szmatę przebił widłami w stodole. Donosiła. Wydawała tych, którzy byli w partyzantce. Ci trafili do obozów, nigdy żywi nie wyszli. Sprawiedliwość przychodziła. Natomiast ja się musiałem okrywać, wspomina dziadek, i czekać, kiedy wejdą Rosjanie. Musiałem się wystrzegać tych, którzy służą Niemcom. I oni byli najbardziej niebezpieczni. To byli nasi.
tacy, co się zeszmacili. Jeden taki wydał na przykład całą kryjówkę Żydów. Pamiętam doskonale. Przyjechało gestapo i wiedziało dokładnie, gdzie, w którym miejscu są schowani. Wyciągnęli ich wszystkich. Prowadzili ich na dół, który kazali sołtysowi wykopać. Przyszło szwabisko, kuchnęło do dołu. Wapno jest? Tak, nie ma wapna. Nasypać wapna. Nasypali wapno, zarepetował broń i tego Żyda pierwszego strzelił. Te dzieci uklęknęły, błagały, całowały buty wszystkich. I na koniec oni jeszcze mieli takiego psa. Tego psa też zastrzelił i na tych Żydów rzucił. To takich właśnie musiałem się najbardziej wystrzegać. Raz już przyszedłem do domu. Byłem wykończony. Jak oni się wszyscy ucieszyli, zobaczyli, że żyję. Za mnie odprawiono dwie msze, bo przecież powiedziano, że ja zginąłem w transporcie. Ojciec powiedział do mnie, tak naprawdę był to mój ojczym, ale uważałem go jako ojca. Powiedział do mnie, żebym się schował w stodole, którą mają wysoko tam na Łęgu, na takim właśnie dużej połoninie zbudowanej. I kiedy miałem tam iść się schować, przyszedł do mnie Janek Cieślik, porządny człowiek. Wojtek, nie idź. Tam już czekałem na ciebie. Widziałem gestapowców. Ktoś wydał. Czekają na ciebie i cię złapią. Ojciec poszedł sam. Rzeczywiście. Otworzył stodołę, dostał tylko w pysk. Gdzie syn? Nie wiem. Jak nie wiesz? Nie mam pojęcia, co się stało. Rok temu go zabraliście. Uciekł, ale my go złapiemy. To właśnie takich dziadów, takich szmaciarzy, takich, co złamali sobie kręgosłup, musiałem się jak najbardziej wystrzegać. Wreszcie schodzę do wsi, patrzę, wszystko pijane idzie, kolorowe, krzyczy. Co się stało? Rosjanie weszli. Wojna się skończyła. Jak zobaczyłem pierwszego sowieckiego soldata, wyściskałem go, ukochałem i powiedziałem, żeby mnie prowadził do komendanta. Ja chcę Hitlera bić i iść na Berlin. Zaprowadzi mnie do komendanta. Komendant mówi, a dlaczego ty chcesz Hitlera bić? A bo mnie męczy, bo byłem w obozie, bo mordował ludzi. Ja chcę się teraz zemścić. Szedłem z tym ruskim wojskiem, ale tak troszeczkę z boku. Tam troszeczkę pomagałem w amunicji, nosiłem różnego rodzaju prowianty. Głód był u nich potworny. Niewiele mieli. Co zebrali, to mieli. Było potężne natarcie. Szli falami. Chłop się za chłopem walił. Zawołał mi ten komendant i mówi: chłopcze, jeżeli ty przeżyłeś, Oświęcim, a ja taki obóz w Majdanku wyzwalałem, uciekaj stąd. Zanim do Berlina dojdziemy, jeszcze dużo ludzi zginie. Jesteś młody. Wojna się skończy. Musisz żyć. Uciekaj. I odszedłem. Dwa razy mi ruski uratował życie. Raz jak wszedł, a drugi ten potem, który powiedział, żebym z nimi nie szedł. I generalnie to na tyle w dzisiejszym odcinku. Ale chciałbym powiedzieć, że tam, gdzie Armia Czerwona mordowała i gwałciła, tam trzeba o tym mówić, bo byli zbrodniarzami. Ale tam, gdzie ratowała ludzi i pomagała, również trzeba o tym mówić. Dlatego, że gdyby nie rosyjski żołnierz, mój dziadek by nie przeżył i ja bym tu dzisiaj przed wami nie stał. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, to pomoże wam oglądać następne odcinki. No i również pamiętajcie o tym, żeby nas wspierać. Dzięki temu możemy was zabierać w różne zakątki kraju, jak na przykład do Balic pod Krakowem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Serdecznie pozdrawiamy naszych patronów Witolda Chojeckiego, Konrada Baranowskiego, Annę Dylewską, Adama Guska, Bartosza Karola, Adama Kudłatego, Wojciecha Srokę, Huberta Stachowicza, Rafała Subotko, Michała Trybala i Jarosława Zembeka. Naszymi mecenasami są także Marzena Bodzionny, Wojtek Byrski, Michał Chmielarczyk, Artur Chojecki, Michał Dura, Michał Folga, Remigiusz Golanowski, Michał Górski, Mirosław Kanak, Radosław Karwiński, Anna Kudła, Maciej Lemański, Norbert Mądrzak, Mieszko Maślanka, Michał Miłoń, Jarko Motocyklem, Mieszko Musiał, Janusz Patora, Piotr Pomieczyński, Piotr Przonda, Damian Ślęp, Mariusz Słyszewski, Krzysztof Taborski, Michał Wojton, Piotr Woźniak. Serdecznie wam za to mocno i szczerze dziękujemy.